Witajcie kochani na moim kanale, z tej strony Gosia. Dziś chciałam Wam opowiedzieć troszkę, co ja robię tutaj, no bo jak wiecie, ja tutaj stosuję włókninę i co roku ja sobie po prostu robię takie duże koła. Chciałam taki również spacerek zrobić, żeby Wam pokazać, co tutaj kwitnie. Tutaj jest taka mieszanka, są tutaj różne tulipany. Teraz tak widzę, że troszkę to tak dziwnie posadziłam, bo są różne wysokości. No ale trudno. Może te pomarańczowe w przyszłym roku gdzieś indziej posadzę, a tutaj dosadzę takie różowe, piękne po prostu. Są tutaj takie ogromne kwiaty. Także tutaj było troszkę dosadzonych w zeszłym roku tych tulipanów. Idziemy dalej. Jest dosyć duży wiatr, więc nie wiem, czy mi się uda tutaj ładnie nagrać. Tutaj również piękne tulipany. Takie mają bardziej ciemny kolor. Te tutaj są z zeszłego roku i wydaje mi się, że to są te Van Eyck. A te dosadzałam w zeszłym roku, bo one co roku mi tutaj zakwitają. Tutaj są takie piękne, aż dziwne, że one tutaj w ogóle zakwitły, bo tutaj mają dużo cienia. Ale są prześliczne, tak mnie zauroczyły, takie ni to pomarańcz, ni to blady róż. Coś pięknego. Tutaj mam takie dwie kępki. Tutaj brunerki. Żurawki jeszcze muszę oczyścić, jeszcze nie mam wszystkiego zrobione. Jeszcze sporo pracy mi zostało, żeby tu ogarnąć ten ogród. Tutaj dopiero w pąkach. Tawuły, które ja uwielbiam. Te trawy również chyba gdzie indziej przesadzę, bo myślę tutaj dosadzić te lawendy. Tutaj posadziłam tą różę Amika, którą dostałam od Iwonki. Tutaj mam ciemierniki. Miałam nagrać wideo osobne o ciemiernikach, ale widziałam, że dużo osób nagrywa ich. Także cudne. Ja myślę dokupić w tym roku, jak znajdę gdzieś, ale pełne, bo ja tutaj mam wszystkie te puste. I tutaj mi się pięknie wysiały. Chciałabym, żeby tutaj cały ten zakątek, żeby były właśnie te ciemierniki. Tutaj mam takie. Tutaj mam ciemiernik cuchnący. I ciemiernik cuchnący, jak sama nazwa mówi, faktycznie cuchnie. I powiem Wam szczerze, że ja go również dostałam. Przez 2 lata mi nie kwitnął w ogóle. I to jest jego 3. sezon. I w tym roku pięknie zakwitnął. Widzę, że go tutaj również ślimaki atakują. On ma taki limonkowy kolor. Tutaj już ma zawiązane nasiona. I taki obrzeżek jest taki bordowy. I on mi tutaj zakwita jako pierwszy. Na pewno nie sadziłabym go przy tarasie, bo on faktycznie tak wydobywa taki dziwny zapach. Także nie sadziłabym go gdzieś przy tarasie, ale jego czuć tak gdzieś z odległości 0,5 metra. Więc lepiej go tak gdzieś blisko nie sadzić, gdzie siedzicie, tylko po prostu gdzieś dalej. Tutaj jeszcze jest biały. I on później jak przekwita, to ma takie limonkowe kwiaty. Chciałabym po prostu jak najwięcej, bo tutaj jest taki półcień,
mi tutaj nic nie rośnie, a właśnie te ciemierniki tutaj bardzo fajnie rosną. No, widzę, że mi tutaj rudbeckie zeżarły ślimaki. Masakra po prostu. Tutaj miałam jedną rudbeckię i już ładnie wypuszczała mi tu liście i po prostu ślimaki mi zeżarły. Dobrze, tutaj mam jeszcze takiego ciemiernika, no takie sam właściwie. Miałam malutkie sadzoneczki, ja sobie tutaj posadziłam. Najważniejsze, żeby przepuszczalna gleba była. Tutaj jest wymieszana gleba, taka rodzima z piaskiem, troszkę kompostu i od czasu do czasu tutaj jest podlewana ta rabata, bo jak zaczynają kwitnąć, to dobrze jest je podlać. Ciemierniki najlepiej rosną, gdy jest gleba przepuszczalna, zacienione stanowisko. Boluś, idź mi stamtąd, idź stamtąd. Tutaj oczarowały mnie szafirki i tulipany. Tutaj jakieś tulipany białe kupiłam, takie już były na przecenie. I ja zauważyłam jedną rzecz, że tulipany, które są tutaj w mojej glebie posadzone, to rosną beznadziejnie. A tulipany, które posadziłam, troszkę nasypałam tam ziemi z worka, no to po prostu dużo lepiej rosną takie tulipany. One tutaj bardzo źle u mnie rosły co roku i tak zraziłam się trochę do tulipanów. Teraz wiem, że trzeba je sadzić do ziemi takiej z worka, takiej lekkiej. Tak wyglądają te tulipany. One później zmieniają. Najpierw są takie białe, a później zmieniają na taki róż. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Tam pięknie czosnki. Tutaj mam jeszcze takie żonkile. Akurat u mnie popadało i wiecie, tak wszystko jest troszkę ubrudzone. No i tutaj miałam taką kępkę, ale zauważyłam, że żonkile najlepiej wyglądają, jak są posadzone w takich grupkach. I zaraz zobaczycie. I tutaj również mam tulipany. Te Van Eyck. To tutaj była jakaś taka mieszanka. No i tutaj jest mój rząd pięknych żonkili. I dałam się nabrać, bo one miały być różowe, a one są takie wpadające w łosoś. Tutaj są dość brudne, bo deszcz ich tutaj troszkę zmasakrował. Bardzo fajnie, bo zakwitają teraz. Kalifornia zakwita dużo wcześniej, już mi tam przekwitły, miałam Wam pokazać. Tylko pokażę Wam tutaj później zdjęcia, jak one kwitły. I ślimaki mi również to tutaj cały czas zjadają i jak przekwitają, to po prostu trzeba sobie to tutaj poobcinać, żeby one nie szły w nasiona. Także tak się prezentuje ten szpaler. Dla mnie wygląda to super i mam jeszcze tam w donicach, więc będę tutaj dosadzać właśnie te żonkile. Tutaj mam tulipany, które zakupiłam właśnie takie pojedyncze, chyba po 80 groszy za sztukę. I również tu sobie tak wsadziłam. Także tak się prezentuje jedna część rabaty. Jest dosyć duży wiatr, więc nie wiem, czy się to będzie, czy tutaj po prostu będzie się dało nagrywać, czy w ogóle będzie słychać, więc ja sobie to sprawdzę. W zeszłym roku robiłam tutaj tą rabatę i ja, jeżeli zaczynam robić rabaty, to ja sobie zawsze daję albo agrotkaninę, albo włókninę. Tutaj mam agrotkaninę,
I ja co roku robiłam tam właśnie na tych rabatach wcześniejszych. Co roku albo sobie tak podwijam, żeby roślina, która tutaj rośnie, żeby miała fajnie i zatrzymuje włóknina taka, czy agrotkanina zatrzymuje wilgoć i rośliny bardzo dobrze rosną. Nie ma chwastów i mi to odpowiada. To jest po prostu, można powiedzieć, że tak na łatwiznę idę. I albo wycinam takie koła szerokie, albo po prostu, jeżeli mam tak gdzieś koło roślin, to ja sobie tak podbijam tą włókninę. No i znowu korą tak zasypuję, żeby tego nie było widać. Także tutaj mam całe, do samego końca mam włókniną. A tam w środku nie mam nic, bo tam sadziłam liliowce, sadziłam tam byliny i tam po prostu nie dawałam już nic. Tam był karton. Karton wiadomo, że się rozłoży. W ogóle tam było bardzo malutko kory i dlatego tam chwasty już się rzuciły. Troszkę to tam przekopię. Nie będę tutaj nie wiadomo czego robić. Ale jeśli mam włókninę w ogrodzie, to to jest najważniejsze, żeby teraz zrobić takie duże koła. Jeśli widzicie, że gdzieś już fajnie rośliny się rozrosły, to po prostu ją całkowicie już usuńcie. Ogród ma 5 lat i bardzo dużo już mam tej włókniny usuniętej. A wiadomo, chwasty nie rosną. Dla mnie to jest dużo szybciej, dużo łatwiej po prostu zadbać o ten ogród, jeżeli mam tutaj tą włókninę. Z roku na rok rośliny się rozrastają. Więc tą włókninę co roku ja usuwam. Co roku robię to. W pierwszych 2 latach praktycznie bardzo malutko usuwam, takie koła robiłam, bo rośliny były malutkie. Ale z roku na rok te rośliny bardzo fajnie, szybko rosną, bo włóknina zatrzymuje wilgoć. Ja jestem, można powiedzieć, i zwolennikiem, i przeciwnikiem tej włókniny w ogrodzie, no bo wiadomo, że jeżeli tego nie zrobicie, nie zrobicie takich dużych kół, to korzenie z roślin będą po prostu bardzo płytko się korzenić, bo one będą bardziej po górze. Będą te korzenie po prostu zaraz pod włókniną. Tutaj wam pokażę, bo mam włókninę, akurat ją tam zdjęłam z innej części ogrodu, bo ja po prostu, jeżeli już mocno się rozrosły rośliny, to ja wtedy biorę i sobie je wyciągam w całości. I bardzo często widzę, że bardzo dużo osób włókninę daje sobie tak strasznie ciasno wokół roślin. Po prostu tak widzę u dużo osób. Widzę, że mają tak po prostu włókninę. I to jest bardzo duży błąd, bo roślina nie ma dostępu powietrza i bardzo tutaj jest dużo wilgoci, bo włóknina zatrzymuje tą wilgoć i rośliny po prostu bardzo płytko się korzenią. Jeżeli będą duże mrozy, to rośliny wam mogą podmarzać, bo będą bardzo płytko ukorzenione. Więc lepiej sobie zrobić takie duże koła. I tak tutaj chwasty nie będą rosły. 20-30 cm, żeby było takie duże koło zrobione z tej włókniny. I po kilku latach już tej włókniny nie będzie. Ja czasami słyszę właśnie, że ktoś mówi, że na włókninie i tak rosną chwasty. Owszem, jeśli macie włókninę dłużej niż 3 lata u siebie w ogrodzie, to ta ściółka, którą po prostu wysypaliście, czy wysypaliście korą, czy czymkolwiek, to wiadomo, że to się rozłoży i na tym będą się wysiewać chwasty. Że najtańsza włóknina z tego względu, że ja później po prostu co roku będę to usuwać. Włóknina szkodzi roślinom, jeżeli się jej nie usuwa.
rośliny będą się rozrastać, to te korzenie będą wrastać w tą włókninę, będą się płytko korzenić, nie będą szukać tej wilgoci w głąb podłoża i po prostu jak będzie susza, to te rośliny Wam mogą po prostu szybciej przesychać, bo są płytko ukorzenione. Wiadomo, że wilgoć jest w tych dolnych partiach, więc warto to robić, warto zawsze usuwać co roku tą włókninę, jeżeli ją oczywiście macie, bo bardzo dużo osób jej nie ma. Także ja stosuję włókninę, jeżeli bym po prostu bym nie było stać na to, żeby wysypać gdzieś około 8 cm kory, to bym tutaj dała sobie karton i na karton korę. I wtedy nie musiałabym w ogóle dawać żadnej włókniny. Więc dla mnie to jest po prostu kwota bardzo duża.